Media przedstawiają dwa wizerunki kobiet. Obraz idealnej pani domu, stworzonej przez patriarchalne stereotypy. Obraz kobiety nierealnej. Z drugiej strony mamy już niewykreowane, ale do głębi prawdziwe kobiety walczące o swoje prawa, które w XXI wieku nadal są im odbierane. Nie zgadzają się one na funkcjonowanie w patriarchalnym świecie. Kobiety chcą odzyskać swój wizerunek, odrzucając obraz idealnej pani domu, pokazując trzeci, który zaczyna pojawiać się w mediach, kobiety prawdziwej. Kobiety, która się starzeje, a jej ciało się zmienia ze względu na życiowe doświadczenia. Kobiety, która ma wady, ale i zalety. I podstawowe prawa człowieka, których nie determinuje już płeć, z jaką urodził się człowiek. Taką kobietą była Barzini. Jednakże w dzisiejszym świecie niemożliwe jest, tak jak ona tego chciała, odrzucenie obrazu. Obraz nas otacza. I jeśli chcemy zmieniać świat i wprowadzać zmiany, musimy w pewnym sensie same stać się obrazem. Kobiety w XXI wieku nie chcą zmienić swojego wizerunku, który był błędny przez te wszystkie lata. Kobiety chcą go stworzyć na nowo. Obraz kobiety silnej. Obraz wyzwolony spod poglądu patriarchatu. Tak jak chciała to zrobić Benedetta. Wizerunek kobiety się zmienia i będzie się zmieniał, tak jak robił to przez ostatnie stulecia. Bo kobiety doszły do głosu i zaczną opowiadać swoją historię swoim głosem i swoimi obrazami. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.